Minister obrony w RZ-cie PiS Antoni Macierewicz wychodzi z pierwszego, zamkniętego posiedzenia nowo powołanej podkomisji RZ-owej do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Warszawa, Willa Mon przy ulica Klonowej 1, 7 marca 2016, FOD, Sławomir Kamiński, Agencja Gazeta. Antoni Macierewicz funkcjonuje, jakby nadal był ministrem obrony narodowej. Ma ochronę żandarmerii wojskowej, SUBowe auto i nawet nadal pracuje w siedzibie MON. A przecie ministrem nie jest już od pół roku, w głównej siedzibie MON przy ulicy Klonowej 1, naprzeciwko Belwederu. Nie ma miejsca dla dwóch ministrów obrony narodowej, obecnego i poprzedniego. Z zasady to były członek rządu robi miejsce swojemu następcy, nie w tym MON. W gmachu przy Klonowej nadal urzęduje Macierewicz. A nowy szef ministerstwa Mariusz Błaszczak z Klonowej, gdzie między innymi mieści się centrum operacyjne ministra obrony narodowej, szef MON, przeprowadził się do gmachu w Alei Niepodległości, wielki gabinet ministra przy Klonowej 1 z systemem bezpieczeństwa, w tym z kurtynami antypodsłuchowymi. Obok jest ambasada Rosji, stoi pusty. MON pytam, kto korzysta z tego gabinetu? Biuro prasowe mailuje, że gabinet nie jest zajmowany przez pana Antoniego Macierewicza, o co nie pytałam. Dalej czytam, że jak wielokrotnie już informowaliśmy, siedziba MON przy ulicy Klonowej 1 oraz gabinet ministra obrony narodowej pozostają do dyspozycji ministra Mariusza Błaszczaka. Odbywają się tam m.in. oficjalne spotkania oraz przyjmowane są zagraniczne delegacje, nieograniczony dostateczny pedoserwis informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów wyborczej wypróbuj teraz od 19,90.